Warszawska giełda znalazła się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę debiutów na rynku akcji w całej Europie. Mieliśmy w tamtym roku 27 debiutów, z czego 8 debiutów to był rynek główny. Pozostałe debiuty to były debiuty na rynku NewConnect. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 7 debiutów, które przeszły z jednego rynku, z rynku NewConnect, na rynek główny. Wartość wszystkich debiutów na rynku polskim wyniosła 1 800 000 000 euro. Jest to znacząca kwota, niewidziana od 2011 roku w Polsce. Ta kwota przewyższyła o 1 500 000 000 euro kwotę debiutów z poprzedniego roku. W tym roku możemy spodziewać się równie dużej liczby debiutów na warszawskiej giełdzie. W tej chwili w Komisji Nadzoru Finansowego oczekuje 13 spółek na akceptację swoich prospektów, na bazie których będą przeprowadzone oferty publiczne. Z czego z tych 13 spółek, 9 spółek to są nowe spółki, reszta to są spółki, które przechodzą z rynku NewConnect.